dobry Państwu. Mamy dzisiaj 5 sierpnia 2018 rok. Jesteśmy u nas w domu z powodu aury. Jest temperatura w okolicach Pawiaka i na ulicy Dzielnej w okolicach 33 stopni Celsjusza. Nie wyjdziemy, bo zniewala upał. Natomiast ostatnie nasze nagranie na terenie portu Czerniakowskiego i dotyczące osadnika było w maju bieżącego roku. Dzisiaj z Państwem spotykam się w dwóch tematach i te dwa tematy chciałbym z Państwem omówić. Jeden z tematów będzie dotyczył saperów praskich i przyczółków mostowych po stronie praskiej, a drugi z tematów będzie dotyczył praskiej operacji Armii Czerwonej, a konkretnie mówiąc przedmościa przed pierwszymi zabudowaniami Pragi. Zanim do tego przejdziemy, do tych tematów, chciałbym Państwu przypomnieć, bo będziemy posługiwali się dzisiaj pojęciami brygada, korpus, korpus armijny, armia, batalion, pułk. Ja bym chciał Państwu przypomnieć schemat organizacyjny Wojska Polskiego w okresie tak zwanej Polski Ludowej i przypomnę, że podstawową drużyną, przepraszam, podstawowym oddziałem jest drużyna, drużyną dowodzi kapral. Jest to podporucznik, jest to kapral. Natomiast trzy drużyny to jest pluton. Plutonem dowodzi podporucznik lub porucznik. Trzy plutony to jest kompania. Trzy kompanie to jest batalion. Trzy bataliony to jest pułk. Trzy pułki to jest dywizja, a te dywizje tworzą armię. Każda jednostka poza określonym stanem osobowym ma wyposażenie. Wyposażenie w broń i broń towarzyszącą. Jest to najczęściej broń maszynowa, ciężka, a dzisiaj poza tym broń rakietowa. Chciałbym również Państwu zaproponować, ponieważ przy dalszym rozważaniu tych tematów będzie nam potrzebna literatura albo, jak Państwo wolicie, lektura. Pierwszą z proponowanych lektur to książka wydana pierwszy raz w 2009 roku. Piotr Cieśla wydała tęże książeczkę Bellona. To są siły, jeden z rodzajów sił zbrojnych III Rzeszy. I książka zawiera dokładne struktury jednostek każdej dywizji Waffen-SS. Mamy tutaj barwne ilustracje. Mamy znaki używane przez żołnierzy Waffen-SS. Książka już praktycznie biorąc wydawnictwa Bellony nie ma, ale gdzieś na Allegro przypuszczam, że Państwo książkę, jeżeli kogoś temat ciekawy, osiągniecie. Chciałbym Państwu przypomnieć, że pierwsze dywizje Waffen-SS utworzone są już w roku 1933. Pierwszą dywizją to jest LSAAH, Leibstandarte Adolf Hitler.
Do tego są jeszcze pierwsze trzy, razem cztery, potem jest utworzonych osiem, potem jest drugie osiem, z tego cztery są z zaciągu dowolnego, a pod koniec wojny utworzone jest 20. Czyli w okresie II wojny światowej siły zbrojne niemieckie liczą 30 dywizji pancernych i chciałbym Państwu również przypomnieć, że przez dywizje pancerne przejdzie 1 milion żołnierzy z 15 narodowości. Dużo. Bym powiedział, że bardzo dużo. Nas będzie interesować w rozważaniach 19. dywizja pancerna i 25. dywizja pancerna. 25. dywizja pancerna wykaże się ludobójstwem na terenie w czasie powstania Żoliborza, o której żeśmy kiedyś już mówili. Drugą z książek, którą chciałbym Państwu zaproponować, warto do niej zajrzeć, Witkowski, a imię Stefan. Tytuł książeczki jest Odessa i Hitler w Argentynie. Dowiecie się Państwo o roli Argentyny dla III Rzeszy i o organizacji, która działa do dzisiaj. Działa jeszcze i druga SS organizacja, ale o tym powiem przy innym naszym spotkaniu. I rzeczywiście Hitler zginął w kancelarii z Ewą Braun. A na YouTubie Państwo możecie obejrzeć sobie Pobierowo i fragmenty willi Ewy Braun właśnie w Pobierowie. A trzecią książeczkę, którą bym Państwu zaproponował, to Historia polityczna Polski w okresie bardzo interesującym 1944-1991. Pan profesor, który tę książeczkę napisał, Andrzej Leon Sowa, jest z dwóch ośrodków naukowych. Jest profesorem, czyli wykładowcą akademickim na UJ-cie i na Bronowicach w Akademii Pedagogicznej. Książka obejmując ten okres podzielona jest na podokresy, jest bardzo wnikliwa, a szczególnie jest rzetelnie i bardzo wnikliwie opisany okres stalinizacji w Polsce. I trzecią książeczkę, której nie pokażę, bo nie będę jej reklamował, autorką jest kobieta, nazwiska też nie podam, Państwo sami sobie odnajdziecie. Książeczka nosi tytuł Wyspa Węży. Opisane są oficerowie polscy bardzo dokładnie, generałowie polscy bardzo dokładnie i żona Piłsudskiego. Wyspa Węży, okolice Glasgow, Szkocja, nazwiska podane, ilości podane. To, co generał Włodzimierz Sikorski zamknął w obozach w okresie trwania wojny. A pomocniczym naszym materiałem, do czego przejdziemy później, jest obok mnie wiszący plan z 1943 roku, Stadtplan Warszaw. Jest to plan wydawany przez Niemców dla miasta Warszawy. Zrobiłem go w skali zero, tak żebyśmy mogli sobie popatrzeć na obszar miasta, a o obszarze miasta od czasów cara i von Besslera mówiłem już Państwu przy spotkaniach na kamionku, kiedy rozszczepialiśmy
zrobione przeze mnie mapy obszaru miasta na drzewie w okolicach zejścia do jeziorka Czerniakowskiego. Tyle wstępu. A poza wstępem przechodzimy do naszych konkretnych tematów. Chciałbym z Państwem omówić temat ataków na przyczółki mostowe w Warszawie. Mostów w czasie okupacji mamy 4, długo po wojnie będą 4. Ja nie mówię o moście pontonowym, wysokopiennym przy Karowej, bo to były mosty tymczasowe. Natomiast mówię o mostach stałych. Rozpoczyna i nie mówię o moście przy osiedlu Las w czasie powstania warszawskiego, ponieważ był to most prowizoryczny zbudowany przez Niemców. Będziemy mówić o mostach po stronie praskiej, bo tylko nas ta część miasta interesuje. Mam na myśli most, licząc od południa, most Poniatowskiego, most Średnicowy, most Kierbedzia i most pod Cytadelą. W czasie okupacji Niemcy tym mostom nadadzą inne nazwy. Przypomnę, że mosty po jednej i po drugiej stronie Wisły mają bardzo liczną przyczółkową obsadę niemiecką, wyposażoną w działka szybkostrzelne 20-milimetrowe, KM-y, MG-34, MG-42. To jest broń 42, jak już kiedyś wspominałem, używana jest do dzisiaj, bo żaden Słowianin nie wynalazł nic lepszego do zabijania drugiego chrześcijanina jak MG-42. Oczywiście, przepraszam, nie Słowianin, ale żaden, powiedzmy sobie, biały człowiek nie wynalazł nic innego do zabijania drugiego człowieka jak MG-42. Oprócz tego przyczółki mostowe, przede wszystkim po stronie praskiej, są wyposażone w zwyżki drewniane. Między kończy się wysokość pierwsze a drugie piętro, po to, żeby można było spojrzeć w głąb terenu. Czy te przyczółki będą skuteczne? Czy skuteczniejszy będzie atak poszczególnych ugrupowań praskich, bo o nim będziemy mówić? I czy te ugrupowania praskie są odpowiednio wyposażone do ataku? To Państwo się przekonacie wtedy, kiedy na ten temat będziemy mówić. Przechodzimy do tematu pierwszego, mianowicie przyczółki warszawskie, ale zanim do tego tematu przejdziemy, chciałbym z Państwem omówić saperów Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Chciałbym Państwu powiedzieć, że mnie mosty wiążą się zawsze ze słowem saper, a saper z mostami. Bo saperzy albo budują przeprawy i mosty, albo niszczą przeprawy i mosty. Zaczynamy temat przyczółki warszawskie. Ale praskie najsampierw saperzy. Saperzy Okręgu Warszawskiego. Okręg Warszawski to miasto i powiat warszawski. A powiat warszawski to 7. obwód Obroża.